Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje słowo pragnie przejść przez duszę wszystkich ludzkich stworzeń i w tym akcie dotknąć zatwardziałego serca, aby je zmiękczyć. Moje dzieci nie rozumieją wpływu ludzkich czynów i dzieł na całe stworzenie. Człowiek swoją intencją przekształca swój czyn w dzieło mojego syna dla dobra swojej duszy, albo przekształca dzieło w pogardę i szkodzi swojej duszy w ramach swojej ludzkiej wolnej woli. Stworzenie ludzkie przyjmuje wiedzę i rozwija ją dla dobra lub dla zła. To, co pochodzi z jego serca, emanuje z człowieka, emanuje poprzez jego zmysły i jego wyrażenia. Kto działa w miłości, jego czyny emanują miłością i w ten sposób jego czyny są manifestacjami przekazującymi błogość, i to nie tylko tym, którzy znajdują się w jego najbliższym otoczeniu. Każdy z czynów i dzieł człowieka rozszerza się jak powietrze i łączy się z czynami innych ludzkich stworzeń i w ten sposób dobro umacnia się i rośnie, pozostawiając ślad miłości w moich najbardziej potrzebujących dzieciach. We wszechświecie wszystko obraca się zgodnie z wolą Bożą, a więc zgodnie z otrzymanym ładunkiem. Z kolei człowiek, poprzez swoje czyny i dzieła, przekazuje pewność i zaufanie swojej wiary, wzywając swoich braci poprzez stałą praktykę i dając świadectwo jako prawdziwy chrześcijanin. Dzieci, zaprzeczacie mocy Ojca w was, nie tylko w duchu, ale i w samym ciele. Patrzycie, ale nie analizujecie, że akt patrzenia jest nieskończonym dziełem, w którym uczestniczy nie tylko oko, ale także wiele układów, mięśni i nerwów, i jeśli jeden z nich, choćby najmniejszy, zawodzi, akt patrzenia jest wadliwy. To samo dzieje się z ludem mojego syna, jeden z nich zawodzi i ginie wiele dusz. Jeden z nich gubi drogę i mnóstwo dusz gubi drogę. Z tego powodu odpowiedzialność dziecka mojego syna jest nieskończenie wielka, nie pokładajcie swojej wiary w człowieku, ale w Bogu. Akt patrzenia pociąga za sobą siłę, która z kolei łączy się z innymi zmysłami, a one wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu mózg posiada wszystkie informacje niezbędne do tego, aby całe ciało mogło odebrać wiadomość, którą przekazuje oko, a więc człowiek formuje się lub deformuje. Podobnie jest z ciałem mistycznym, wszyscy muszą chodzić w tej samej harmonii, w posłuszeństwie prawom mojego syna, aby siła była zjednoczona, siła powtarzała czyny, które wzmacniają i uwydatniają ciało mistyczne. Jeśli ciało mistyczne jest podzielone, harmonia z wolą Bożą zostaje przerwana, a siła twórczego aktu Ojca nie jest powtarzana, zamiast tego deformują ją, każdy w swoim myśleniu. Osłabienie ludzkiego sumienia osłabiło wiarę, inteligencję, rozum, miłość, posłuszeństwo, którymi karmiony jest duchowy organizm człowieka, aby przyciągnąć braci do mnie, i z których wyrosło wypełnienie woli Bożej na ziemi. Zło posiada inteligencję i używa jej, aby dzielić i atakować człowieka poprzez podstęp. Człowiek został obdarzony inteligencją, jednak ludzka pycha pokonała jego inteligencję i pycha używa jej do zła lub nie używa jej wcale i jego inteligencja twardnieje. Zło zawładnęło sercem człowieka i to jest bardzo poważne, dzieci. Niewrażliwe serce jest największą bronią zła, ponieważ prowadzi człowieka do działania całkowicie sprzecznego z boskimi czynami i dziełami. Dziecko moje może mieć wielką inteligencję, ale jeśli jego serce jest puste, brakuje głównego składnika, który przemienia wszystko dla jego dobra. W takich momentach człowiek wchodzi na niebezpieczny grunt, gdzie nie rozumuje, tylko działa manipulowany przez impuls chwili. Ludzkość bez Boga jest największym łupem dla zła.
Człowiek nie starał się wejść w poznanie swojego otoczenia, z tego powodu pozostał obojętny na ataki, których ten sam człowiek dopuścił się przeciwko naturze, przeciwko sobie i przeciwko interesom, których powinien był strzec, tym samym nie słuchając praw, które otrzymał od Ojca Przedwiecznego i rozpętując wielki ucisk, w którym już żyjecie i kiedy powstaną traktaty pokoju i jedności w imię interesów, które sprowadzą na ludzkość zło, które jest spełnieniem tego, co zostało napisane. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ten, kto wstydzi się krzyża, wstydzi się samego siebie i w pojedynkę stawia czoło na wale światowości, której nurt nie powstrzyma szerzenia się burzliwej ruiny dusz. Ukochane dzieci, ruina ludzkości jest nie do uwierzenia. Im liczniejsze są dane znaki, tym większe będą odrzucenia boskich obwieszczeń, tak jak po wielkim ostrzeżeniu, kiedy ludzie zaprzeczą ostrzeżeniu jako boskiemu znakowi. Dzieci, z wielkim żalem dla was, moje dzieci, muszę wezwać was do ochrony, umieszczono nową chorobę, aby wyrządzić szkodę człowiekowi, a ja nie pozostanę na nią obojętna, dam wam moją pomoc. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, wrogowie ludu mojego syna przyspieszają klęski moich dzieci. Ci, którzy porzucają kościół mojego syna, nie są tylko nielicznymi moimi dziećmi, przez to samo liczba moich umiłowanych dzieci, kapłanów, którzy będą męczennikami, nie będzie mała. Prześladowanie ludu mojego syna będzie wzrastać, moje serce krwawi z tego powodu wobec ludzkości przepełnionej pragnieniem zniknięcia wszystkiego, co przypomina im mojego syna, aby zastąpić to wszystko znakami szatańskimi. Człowiek światowy łatwo pada ofiarą diabła, podobnie jak ten, który uważa się za chrześcijanina, ale postępuje jak faryzeusze, nie prowadzi godnego życia i nie kocha swoich bliźnich. Człowiek przyziemny wyraża to bezwstydnie, hipokryta ukrywa się przed braćmi i potajemnie zawiera pakty z diabłem. To, dzieci, osłabia was, którzy żyjecie razem z istotami, które nie oddają się całkowicie boskim dziełom i czynom, są to natomiast istoty, które pociągają was za sobą fałszywymi czynami. Oto dlaczego wzywam was, do poznania, do przygotowania, proroctwa i znaki nie mogą być wam nieznane. Proście Ducha Świętego o rozeznanie, abyście mogli rozeznać, gdzie diabeł działa skrycie, aby przeszkodzić wam w całkowitej wierności i aby uniemożliwić wam wypełnienie wszystkiego, czego mój syn i ja od was wymagamy. Umiłowani, bądźcie prawdomówni, pokutujcie, bądźcie gotowi i zdecydowani na ostateczną zmianę, nie bądźcie z tych, którzy pokutują, a potem idą dalej w przewrotne życie. Zapanujcie nad ludzkim ego, aby nie sprawiło, że wpadniecie w pułapki, które nieprzyjaciel dusz zastawia, aby moje dzieci zostały zgubione. Nie zapominajcie, że człowiek zachowuje słabość, którą diabeł wykorzystuje, aby go kusić i doprowadzić do upadku, prowadząc go ku wszystkiemu, co wiąże się z grzechem w pożądaniu ciała. Moje dzieci, nie spieszcie się z akceptacją czynów władcy, który wydaje się szukać dobra ludzkości. Czy nie pamiętacie, że wilk przywdziewa owczą skórę, aby przykuć uwagę świata, a później zaatakuje z całą swoją mocą? Z małego kraju otrzymacie wiadomość, że wojna się nasiliła. Módlcie się, dzieci, módlcie się, Watykan będzie cierpiał. Podział stanie się widoczny i niektórzy prawaci wezmą to, co nie jest w ich mocy. Dzieci mojego niepokalanego serca, pokutujcie, zło mnoży się, kwitnie wszędzie, ratujcie młodzież świadectwem każdego z moich dzieci. Dzieci,
Źle wykorzystana nauka będzie miała ludzkość w pogotowiu, a zwierzęta z powodu zmian klimatycznych będą rozpaczliwie szukać swoich siedlisk i miliony zginą w kilku krajach. Człowiek będzie się czuł obco na Ziemi z powodu tak wielu reakcji Ziemi przeciwko człowiekowi. Gospodarka utrzymuje ludzi w chaosie, gospodarka upadnie i już się nie podniesie, zamiast tego pojawi się nowa moneta, którą ludzie będą musieli się posługiwać. Dzieci, nie marnujcie chwil, nie pozwólcie, aby te wezwania, te ostrzeżenia pozostały niezauważone. Cęćcie te wezwania nie tylko w umyśle, ale i w sercu, i zdecydujcie się na radykalną zmianę. Mój syn wzywa was, abyście byli jego. Pamiętajcie, że w dniach, kiedy ziemia wejdzie w ciemność, dusza musi świecić i być światłem dla waszych braci, dla tych, którzy wołają szczerym i skruszonym sercem. Moje dzieci wiedzą dobrze, że moje macierzyństwo jest dla wszystkich ludzi. Ja was kocham. Nie oddalajcie się, bo próba dusz jest bliska. Ofiarujcie, pośćcie, bądźcie braterscy i cierpliwi, ale przede wszystkim bądźcie posłuszni przykazaniom prawa Bożego, które wzywają was do zjednoczenia się z wolą Bożą. Jest radość w niebie z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo. Kocham was, Matka Boża.